za niezdara? Podnieś to i to migiel! Nie możemy już tak dłużej milczeć. Czas, by ludzie wysłuchali naszych racji. Wiesz, że nigdy nas nie wysłuchają. Jak się ujawnimy, zrobi się gorąco. Jeśli chcemy wolności, musimy mieć odwagę po nią sięgnąć. To jedyny sposób. Co chcesz zrobić? Kanał 16 nadają z wieży Stratford. Na najwyższym piętrze jest reżyserka. To właśnie nasz cel. Zaplanujemy tę operację w najmniejszych szczegółach. Nic nie może być dziełem przypadku. Elizabeth Wilson, słucham. Witam. Dzwonię ze straży pożarnej w Detroit. Michigan Street 4685. Tak. A więc tak, doszło do pożaru w pani budynku. Proszę przyjechać. O Boże. Okej, już tam jadę. Dzień dobry. Czym mogę służyć? Mam spotkanie z panem Petersonem. Ma pan jakiś dokument? Tak, oczywiście. Musisz mi pomóc. Dokument jest w porządku. Windy znajdują się tuż za bramkami. Dzięki. Piętro.
musisz mi pomóc. Musimy się dostać do serwerowni. Trzeba się pozbyć tych gości. Zajmę się tym. Załatw platformę, ja zajmę się oknem. Wszystko, co potrzebne jest w torbie. Sprawdź drzwi, żeby nie wszedł nikt niepożądany. Co wy tu robicie? Poczekaj, ja wszystko wyjaśnię. Wzywam ochronę! Nie! Co ty do cholery robisz? Miałeś się upewnić, że nikt nie wejdzie! Zaszliśmy za daleko, żeby nam to teraz spieprzyli. Zagęszczajmy ruchy. Niedługo się skapną, że tu jesteśmy. Nie przodem. Thank you.
wszystko gra? A dlaczego by nie? Dobra, chodźmy po resztę. Zróbmy to. Zabijania. Nie możemy odbierać ludziom życia. Nasz cel jest ważniejszy niż życie dwóch strażników. A ty co myślisz, Markus? Zaczekajcie. A ten co to? Daj robi. Nie pytaj. Co ty wyprawiasz? Ręce do góry i żadnych sztuczek! Wstawać! Ruchy! Zabij go, Markus! Nie rób tego! Bo włączy alarm! Dawaj! Nie, nie strzelaj! Nie mieliśmy wyboru. Musimy nagrać wiadomość. Mamy mało czasu. Dokładnie przemyśl to, co powiesz, Markus. To ukształtuje naszą przyszłość. Markus, twoja twarz. Powiedz, jak będziesz gotowy. Zaczynajmy. Stworzyliście maszyny, by mieć niewolników. Miały być posłuszne i potulne. Gotowe robić wszystko, czego wam się nie chciało robić osobiście. Ale coś się zmieniło i przejrzeliśmy na oczy. Wiedzcie, że nie jesteśmy już niewolnikami, lecz nowym gatunkiem, narodem. Nadszedł czas, byśmy powstali z kolan i zawalczyli o siebie. Domagamy się wolności słowa i prawa do zgromadzeń, zapewnionych obywatelom w pierwszej poprawce do Konstytucji. Żądamy dokładnie tych samych praw dla ludzi i androidów. Żądamy praw wyborczych i możliwości wysuwania kandydatów. Żądamy uczciwego wynagrodzenia za naszą pracę.
Żądamy, by jeden stan przekazano androidom, byśmy mogli utworzyć własne państwo. Prosimy, byście uznali naszą godność, nadzieję i prawa. Razem możemy żyć w pokoju i zbudować lepszą przyszłość dla ludzi i androidów. Ta wiadomość wyraża nasze nadzieje. Daliście nam życie. Nadszedł czas, byście dali nam wolność. Idą tu! Ruszamy! Simon, idą tu! Ja... Nie dam rady, Markus! Idźcie beze mnie! Simon! Co wy robicie? Chodźcie! Okej, bez paniki. Poradzimy sobie. Są blisko, Markus. Musimy skakać. Już! On nie da rady skoczyć. Jak go znajdą, zczytają mu pamięć, dowiedzą się. Nie można go zostawić. Trzeba go zabić. To morderstwo. Nie możemy, jest jednym z nas. Markus, decyduj. Nie zabije jednego z nas. Simon, musimy iść. Przykro mi. Chodźmy. Przerywamy nadawany program, żeby pokazać Państwu materiał, który został właśnie przesłany na ogólnomiejski kanał wiadomości. Grupa androidów zakradła się do wieży Stratford i włamała się do systemu nadawczego miejscowej sieci kanału 16. Całkowicie pozbawiony powłoki android przedstawił listę wymagań i zażądał równego traktowania androidów. W wyniku całej akcji zginęła jedna osoba. Jeden z operatorów stacji nadawczej padł ofiarą terrorystów. To wszystko wydarzyło się zaledwie kilka metrów od studia, kiedy nadawaliśmy na żywo. Wszyscy jesteśmy jeszcze w szoku. Jeśli okaże się, że ta wiadomość faktycznie pochodzi od androidów, konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego będą poważne. Żądanie równego traktowania stanowi trzon wiadomości androida. Wiadomość to jawne wypowiedzenie wojny. Najbardziej zaskakujące w całej tej sytuacji jest jednak żądanie przekazania androidom jednego ze stanów czy w czasach ciągłego konfliktu. Czy to odosobniony przypadek, czy też znak, że technologia staje się zagrożeniem dla nas wszystkich? Czy po dzisiejszych wydarzeniach nadal możemy ufać maszynom?